No i nie będę ich mówił przez chwilę. Coś nieprawdopodobnego, że on to ustał, proszę Państwa. To jak skok fortuny. Sapporo, ależ ta lewa narta mu uciekała, ale co on zrobił na skoczni ma. Kursu 232,5 metra skoczył wczoraj Gregor Schlierenzauer, tyle samo dzisiaj Anders Bordal. Co pokaże Schlieri podczas konkursu? Wysoko, wysoko nad zeskokiem, ależ odfrunął Gregor Schlierenzauer. Cóż to za nieprawdopodobny skok! Jakżeż on wylądował na dwie nogi, nie wcisnęło go w ten zeskok, sam się dziwię. 233,5 metra. Gregor Schlierenzauer, dominator, tak jak wczoraj powiedział, to miłość od pierwszego wejrzenia, jeżeli chodzi o skocznie mamucie. 233,5 metra. Tak lekko wylądował, oczywiście bez telemarku, bowiem biorąc pod uwagę odległość, jaką osiągnął, trudno tu mówić o doskonałym technicznie lądowaniu. Patrzył w tym momencie na swojego trenera, zdążył jednak jeszcze w czasie tych 10 regulaminowych sekund ruszyć po rozbiegu. No i teraz leci daleko, daleko. Nie ryzykował już lądowania telemarkiem. Wylądował, jak to mówił, skoczkę. Jeden dobry skok i już będzie wszystko jasne, chociaż trzeba dwa razy skoczyć. I teraz jak daleko po frunie, bowiem ma jeszcze możliwość. Jezu, ustał, ustał! I najważniejsze, że ustał najdłuższy skok. A więc kapitalnie znowu, nie ma siły na Polaka. Poprawnej techniki niedługo będą także budowane. Łukasz Rutkowski. Wczoraj 141 metrów. Drużynie i teraz daleko również, kapitalnie. Ponad 140. I tak wylądowane, czysto, pięknie, ależ fantastycznie. Łukasz Kruczek i Maciusiak zachwyceni. 142,5 metra. Mocni jesteśmy i tego się będziemy trzymać. Wiatr miał wprawdzie pod narty ponad metr na sekundę. Odjętych aż 11,7 punktu, ale jakie noty, proszę Państwa. 2,19, 3 po, 2,18,5, 1,18. Jak piesy, kiedy go pieszczotliwie głaszczemy. Wszyscy są w tej chwili zatrwożeni. Słońce smaruje nas coraz ciepłem. Sygnał startowy dla ptaków, stop, dla wiatru, stop. A teraz niech się odbije i niech frunie. Już coraz większy, coraz dalej. Leci jeszcze kapitalny skok. Kapitalny. Pobudził niedźwiedzia tym skokiem. Fantastyczny skok naszego zawodnika. Niedźwiedzie zaczynają ryczeć. Budzą się, wychodzą ze swoich gabr. On fantastycznie, 137 metrów, geniusz skoków narciarskich, kapitalny skok, jakby... Tom Hilde miał 132 metry, przegrywał 9,7, a Martin Schmidt za skok 129 metrów otrzymał notę 131,2, przegrywa o 12,1, a teraz zwycięzca z 2004 roku, uwaga na niego, a tymczasem... Dramat. On dzisiaj skoczył w kwalifikacjach 138,5 metra. Półtora metra bliżej od rekordu skoczni Svena Hanawalda i to jeszcze właściwie przestraszył się tego lotu. Gdyby pociągnął, byłby pewno wyrównany rekord skoczni, a teraz w konkursie 91,5 metra.